Siemaneczko, moja pierwsza zasiadka w nowym roku 2023. Szybki weekend. Mamy piątek, 6 stycznia. Przyjechałem nad wodę bardzo późno i zaraz zapadnie zmrok, także dzisiaj dużo nie będę nagrywał. Jak widzicie, właśnie wywożę wędki. Jestem nad żwirownią, na którą miałem okazję łowić raz w zeszłym roku. Był to chyba początek kwietnia, jeśli nie mylę. Byłem bardzo tutaj nękany przez karasie, leszcze i dość spore liny. Także zobaczymy, jak będzie tym razem, czy uda mi coś się wydziobać. Tak? A więc ja was zostawiam. Biorę się za znalezienie odpowiednich miejsc do położenia zestawu. Także widzimy się później. Hej! Co to byłyby za rybki bez małego grilla, pierwszy mój w tym roku. Także znalazł sobie jakąś upiekę, kiełbaskę. Ale nie będziemy gadali o tym, co jem ja, a powiem wam dwa słowa o tym, co poszło dzisiaj dla karpi. Mieszanka bardzo prosta, mówię. Jakoś zbytnio nie forsowałem, by coś specjalnego przygotować. Po prostu wziąłem to, co po prostu miałem w garażu pod ręką, czyli troszkę kukurydzy. Mam jeszcze mielone kulki z zeszłego razu, z grudnia. No i całe kuleczki, dumbbellsy przede wszystkim. I co? I troszkę peleciku, który nawet do wody nie poleciał jeszcze. Co? Do łódki poszła kukurydza konserwowa, kilka dumbbellsów, mielone kulki. To też nie na wszystkie wędki. Także ta koło jedna łyżka, gdy tak sypałem to z ręki delikatnie. Nie wiem, czy mi się teraz nie przypali. Później pogoda ma się troszkę popsuć, ma mocno wiać, a czy to przywieje coś dobrego, no to czas pokaże, tak? Co do moich przynęt i przyponów, jak pewnie się domyślacie, u mnie same spinnerigi, bałwanki, a na jednej wędce dwie sztuczne kukurydze, a w zanęcie tylko i wyłącznie kukurydza konserwowa. Co do moich miejscówek, wędki łowią, tym razem nie skupiłem się na przeciwległym brzegu, łowię troszkę dalej. Wędki mówią raczej bardziej, tak powiedzieć, na mule. Zobaczymy, co to przyniesie. Temperatura wody przy powierzchni to 8,8, także odnośnie ostatniego razu troszkę się podniosłem, no ale sami widzieliście, Sylwester był bardzo ciepły, tak? Ciepły był w Polsce, ciepły był również w Francji, więc ta woda miała prawo skoczyć o dobre 2 stopnie do góry, tak? A więc co? Ja powoli kładę ruszt, wyciągam kiełbaski. Mam nadzieję, widzimy się przy pierwszej rybce. Hej! Thank you.
Serdeczko, siemanko. Zabieram się za kolejną wywózkę. W nocy no nic się za bardzo nie działo. Było parę popikiwań. Jeden leszcz się uwiesił. Poza tym no, było spokojnie. Przygotowałem sobie zanętę. Tym razem troszkę inną. Sucha zanęta. Kukurydza konserwowa, popuszone kulki, drobny pelet. Zalałem tą likwidem proaktywnik protein. Poszedł również olej konopny i kilka dumbbellsów proaktywnik protein oraz tangy squid. Także taka mieszanka pójdzie na te trzy kije. Na pewno da mi to jakiegoś karasia albo leszcza, no ale trudno to próbować. Póki co będzie to wyglądało w ten sposób, a na wieczorną przewózkę jeszcze pomyślę, co tutaj wykombinować. Eventy na pewno pójdą teraz w inne miejsca. Po drodze widziałem taką delikatną góreczkę. Może tam będzie jedna wędka, tylko może zbliżę się do gałęzi, które są na przeciwległym brzegu. Także troszkę pokombinuję, zobaczymy, czy da to jakiś rezultat. Siedzę sobie w namiocie i czekam na branie, które mam nadzieję w końcu nastąpi. Pierwsze branie w tym roku. Korzystając z tej chwili, może powiem wam dwa słowa o minionym sezonie. Sezonie naprawdę dla mnie mega udanym. Wpadło mnóstwo karpi. Również sporo, jak dla mnie, nocek spędzonych nad wodą w wielu, wielu miejscach. Z tego co liczyłem, to chyba 25-26 różnych miejsc, rzek, żwirowni, zbiorników zaporowych i tych innych. Dzikich, mniej dzikich, także naprawdę dużo tego było. Poza tym, co jest dla mnie no, też dużym sukcesem, łączna ilość karpi plus 20 w tym roku to liczba 13, także dla mnie naprawdę super wynik. W tym nowe PB karpia pełnołuskiego 31 kg, co jest dla mnie wielkim sukcesem i pięknym zakończeniem tamtego sezonu. Dodatkowo, jak widzieliście na tym filmie, ci co oglądali, na wodzie byliśmy pierwszy raz, warunki były bardzo ciężkie, to była zima, no ale kto nie próbuje, ten tych karpi nie łowi. I oczywiście był to pierwszy rok współpracy z firmą The Ultimate Product. Naprawdę świetny, świetny towar. Te kulki są po prostu niesamowite. Każda z nich jest wyjątkowa. I no niestety nie mogłem też ich wszystkich przetestować. Tak, lubię łowić na 2-3 smaki w sezonie i tak naprawdę na nich się skupiać, więc no ciężko byłoby mi przetestować wiarygodnie, tak wiarygodnie wszystkie smaki, bo dla mnie jadąc na wodę, wrzucając kilo czy tam pół kilo kulek do wody, to dla mnie to naprawdę śmiechu warte. To nie żadne testy, dla mnie prawdziwe testowanie kulek powinno trwać no co najmniej jeden sezon, tak? A przez ten miniony sezon dużą, dużą uwagę skupiłem tak naprawdę na trzech smakach: Proactive Meat Protein, Tangy Squid oraz Krill Insect. I właśnie ten Krill Insect stał się dla mnie
po prostu numerem jeden. Jest to świetna, świetna kulka. Zapach tej kulki jest dosyć niepowtarzalny. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z kulką o tak wyjątkowym zapachu. Karpie też to doceniają, bo naprawdę połowiłem sporo tych ryb na te kulki. Już nie będę Wam mówił dokładnie, ile dwudziestek wpadło na to czy na tamto, bo jakoś nie przykuwam do tego takiej dużej uwagi i po prostu wlatuje mi to z głowy. Nie robię jakichś notatek, a może powinienem. Więc na pewno kulkę Krill Insect mogę wszystkim Wam polecić, tym, którzy szukają śmierdzącej kulki na każdą wodę. Tak naprawdę o każdej porze roku ta kulka jest dla Was. Podbijałem ją wieloma różnymi popkami, tak? Mówiąc o popkach, tak naprawdę ja największą uwagę przykuwam nie do zapachu, a do koloru tej przynęty, więc ja mogę po prostu sobie wyróżnić i oczywiście Wam polecić takie cztery kolory, które według mnie każdy karpiarz powinien zabierać z sobą nad wodę, tak? A mianowicie różowy, żółty, biały i pomarańczowy. Taki kolor pamiętam, od którego wiele, wiele lat temu zaczynałem również przygodę z przynętami pływającymi. Pamiętam, że dawał mi efekty, lecz później jakoś zaniechałem tego koloru na rzecz innych, tak? Na rzecz innych kolorów. I odkąd jestem właśnie w The Ultimate Product, jak pewnie dużo osób z Was wie, legendarna kulka Pop-Up Legend Special One jest właśnie pomarańczowa, więc no siłą rzeczy zakładałem ją bardzo często na haczyk i no nie ukrywam, dawała mi naprawdę świetne, świetne rezultaty, tak? Praktycznie 90% moich przynęt w tym roku to były przede wszystkim bałwanki skonstruowane właśnie bądź z kryla insekta, bądź z tangy squid, bądź Prativni protein. Nie mogę też nie wspomnieć, że świetną kulką jest monster crayfish. Niestety nie miałem dość dużo czasu, żeby tej kulce się troszkę głębiej przyjrzeć, więc może o niej będę mówił w przyszłości. Wspominałem jeszcze o dwóch innych smakach, Tangy Squid i Prativni Protein. Chyba o Tangim nie będę Wam mówił, bo jest to, no, co by nie było, flagowy produkt od The Ultimate'a i tej kulki nie trzeba nikomu przedstawiać, bo ona już udowodniła to, jak bardzo jest skuteczna, również i w moim przypadku. A powiem Wam dwa słowa o Proactive Milk Protein. Zacznę od tego, że od kilku lat już chciałem mieć po prostu w swojej torbie z przynętami mega skuteczną, słodką kulkę, której po prostu bym ufał przez cały rok. Po pierwszej mojej jakby zasiadce, kontakcie z kulką Prativni Protein, od razu po prostu wiedziałem, że to jest to, że to jest kulka, którą szukam, tak, bo jest ona niesamowicie napakowana proteinami. Jej zapach jest osłownie obłędny. Ci, którzy może tą kulkę już mieli w rękach, którzy ją używali, według mnie bez wahania ze mną się zgodzą. Ta kulka to po prostu słodki killer. Używałem ją
przez cały rok. To był również smak, od którego zacząłem moją przygodę już z Ultimate'em. Dała mi one fajne rezultaty i zimą, latem i późną jesienią. Także naprawdę jest to smak, któremu również bardzo ufam, tak? Może nie ufam, ale jest to smak, w który wierzę, tak? Bo w kulkę, co by nie było, trzeba wierzyć, tak? Ona za nas tą robotę nie zrobi. Tą robotę musimy wykonać sami, tak? A kulka to tak naprawdę jakiś tam procent naszego sukcesu. Lecz wiadomo, że są kulki lepsze i gorsze. Niedziela rano, w nocy zupełna cisza, padał ciągle deszcz i obudziłem się rano z tą myślą już, że no niestety ta pierwsza zasiadka będzie bez ryby, bez karpia, tak? Wstałem, pooglądałem wędki i już chciałem odłożyć podbieraki wyżej na drzewo, żeby po prostu się suszyły i w tym momencie słyszę w jednym, jedna z wędek zaczyna jechać, coś po prostu niesamowitego. To za szczęście niewielki karp, malutki pełnołuski, około 10 kg, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że sezon jest rozpoczęty rybką. Także super. Na pewno jeden z większych mieszkańców tej wody, bo to miejsce słynie no, z dużo większych karpi. Jeszcze mi nie było dane tutaj tego większego złowić. No ale cóż, taki początek mi wystarczy. Także buźka i parę fotek. Słuchajcie, ja chyba jestem w czepku urodzony. Miałem leszcza w nocy. Te wędki nawet nie wywoziłem. Po prostu założyłem mały woreczek PVA w środku z pelecikiem. Kurde, wypuszczę. Będę je męczył. I w momencie, gdy miałem tego karpia, co właśnie wypuściłem na macie, moją uwagę przykuła druga wędka. Leciały chyba gęsi. Właśnie w tą stronę, jak popatrzałem, właśnie w tym kierunku i zwróciłem uwagę na żyłkę, która idzie zupełnie w lewą stronę. Zaciąłem to, okazało się, że tam był tylko jeden walek, żyłka dalej szła zupełnie w drugą stronę, w prawą, i tam po prostu czekał na mnie piękny, piękny karp, którego zaraz wam pokazuję. Wpierw napiję się kawkę, troszkę ochłonę, bo po prostu jestem mega, mega szczęśliwy. Początek sezonu, pierwsza zasiadka i co? I pierwsza dwudziestka. Yes! Pokażę wam, na co ten większy karp wziął. Standardowy zestaw, ciężarek na klipsie, ciężarek rzutowy, dalej mój spinnerik. Wszędzie mam haczyki, czwóreczki, także tutaj również jest czwóreczka. Jest to kurwszank od Kordy w rozmiarze 4X, czyli troszkę taki bardziej grubszy, troszkę mocniejszy. Jak dla mnie no idealny, idealny do wielu różnych przyponów. I jak już wcześniej wspominałem, super skuteczna kombinacja, czyli krill insect i popek pomarańczowy Legend Special One. Do tego założyłem taki niewielki woreczek, pardon, siateczkę PVA. W środku jest pelecik 4 mm Monster GLM. To poleciało do wody w nocy i to dało mi niesamowitą rybkę. Także ja ją zakładam jeszcze raz i może coś jeszcze się wydarzy za ten czas. Okej.
pokazuję wam szybko to cudo, dosłownie. Kończę zeszły rok pięknymi rpiami, znowu pada deszcz. Przykładałem tą sesję, tą rybkę, bo ciągle jakieś fale deszczowe przywozą. No ale dobra, spróbujemy, może teraz się uda, nie będzie mocno padało. Daj mi słoneczne niebo, ale mimo to pada. Stara ryba, piękna budowa, wielki brzuch, dosłownie marzenie te pełnouskie. Chyba mnie bardzo ostatnio polubiły te duże pełnouskie. Tylko zobaczcie na to cudo. Wow. Woda jest lodowata. Okay, pokażę wam ją po raz ostatni. Super. Rozpoczęliście nowego sezonu. Jestem cały mokry. Wodę znalała mi się jeszcze do gaci. Ciężko robić te sesje zdjęciowe samemu. Ale po to tu jesteśmy, tak? Dlatego te rybki łowimy i kto by o tym myślał, tak? O, super. Wielki, wielki łeb. Piękna ryba. Buziaczki. Dziękuję ci. O, woda jest lodowata. Prawdziwy czad.